misji. Ojciec Święty zachęcał do modlitwy dziękczynnej za otrzymane dobro w minionym roku. Życzył, abyśmy wszyscy w nowym roku mogli cieszyć się pokojem. Ojciec Święty, kierując dziś słowa do Polaków, nawiązał do kończącego się roku. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, drodzy bracia i siostry. Zbliżając się do końca tego roku, dziękujmy Panu za otrzymane łaski i za każde dobro, jakiego pozwolił nam doświadczyć, mimo wszelkich trudności naszych czasów. Przez wstawiennictwo Maryi, świętej Bożej Rodzicielki i świętego Józefa, jej oblubieńca, módlmy się, aby przyszły rok był szczęśliwy dla nas i dla wszystkich ludzi, aby ustąpiła pandemia i byśmy mogli cieszyć się pokojem w naszych sercach, w naszych rodzinach, w społeczeństwach i na świecie. Boże błogosławieństwo niech Wam zawsze towarzyszy. Podczas katechezy Ojciec Święty przybliżył dwie przeciwstawne postaci, Heroda i Józefa. Choć odzwierciedlają oni dwa oblicza ludzkości, to w rzeczywistości życie każdej osoby wymaga odwagi, aby stawić czoła codziennym trudnościom, mówił papież Franciszek. Lezione, che ci lascia oggi Giuseppe, è questa. Lekcja, jaką zostawia nam dzisiaj Józef, jest następująca. Życie zawsze stawia przed nami przeciwności i w ich obliczu również możemy czuć się zagrożeni, bać się, ale nie poprzez wydobycie z siebie tego, co najgorsze, jak Herod. Możemy sprostać pewnym wydarzeniom, lecz zachowując się jak Józef, który reaguje na lęk z odwagą zaufania Bożej opatrzności. Postawę Heroda możemy popaść zawsze wtedy, gdy próbujemy rozproszyć nasze lęki arogancją. Wzorując się na świętym Józefie, będziemy potrafili zaufać Panu Bogu.